Oj, dzień dobry. 308. 2.0 diesel, 8 rok, panorama, proszę, automat. Nawet odpalił, słuchajcie. To jest bajer. Śmieję się po prostu, bo nie wiem zasadniczo, o co tu chodzi w tym aucie, ale wózek ma kosztować 1600 euro. No jest to już 15-letni, za chwilę będzie 16-letni samochód, tak? Się nie ma co szczypać i oszukiwać, ale kurwa, ładny samochód. 140-konny. Zasadniczo, a co mu jest? To nie wiem, jest klimatronik, jest automat, podgrzewanie, panorama. Jest cały. No jakieś rysy pobijane, nie? Przebieg też nie jest duży. Śmieszna cena. No i dobra, zapytałem się, o co tu chodzi z tym samochodem. To powiedzieli, że słuchaj, no auto ma już prawie 16 lat. Po 200 podchodzi. To już nawet na autofemitum się mówi nie nadaje. Mówi, opony są 2.12, mówi, niby ładne, ale trzeba je powypierdalać. Tu poobdzielane coś, tam poobdzielane, trzeba porobić filtry, serwisy, oleje. Jest też zamulone auto, bo to 2.0 diesel, to jeździło bardziej po mieście, ma takie, a nie inne przebiegi z pełną książką i tak dalej. Mówi, to już nie ma, no zobaczcie, no prawie jak opona jak nowa, to jest 2.12, nie? To już nie ma sensu to gdzieś dawać, dlatego to auto po prostu się zbywamy, nie? No, także finalnie on poszedł za... Dali to za 1400, nie? Za 1400. No w środku wam powiem, naprawdę ładne, uszanowane auto, fajnie wyposażone, automat, podgrzewanie, klimatonik, ta panorama. 1400, no to jest gdzieś 6 z hakiem, 6000 z hakiem. Przywiezienie, opłacenie, no to on wyjdzie gdzieś koło 9, nawet nie. W Polsce za takiego trzeba dać z takim wyposażeniem około 15-16, nie? No to kurwa 5-6 koła na jazdę, przeznaczenie jazdy miejskiej na docieranie, no to jest całkiem uważam fajnie, nie? Praktycznie przód, hamulce nowe, klocki też i tak dalej, no opony są wyciął, nie? Są, nie dość, że są stare, to są praktycznie wytarte do zera, więc trzeba wyrzucić, tak trzeba kupić zimówki potem na lato, no ale kurwa w jakim aucie nie trzeba, nie? Także jak na takie przeznaczenie jazdy do pracy po 20 km dziennie, to uważam samochód fajny. W środku też nie wypieprzone te fotele, w miarę to jakoś wygląda, troszeczkę to doprać, doczyścić, no i fajny samochód, także spoko, pojeździłem tym na tyle po tych przemysłowych terenach, fajnie, skrzynia zmienia, auto ciągnie, zajebiście, także ja tam Francuzów nie lubię, ale może być. No i dobrze, i Peugeotina z tyłu, a tutaj mamy coś, co was zdziwi, ale no niestety tak, niestety albo stety, jest to Skoda Fabia, wersja Clever, końcówka 18 roku. Auto przed chwilą odebrałem dla naszego klienta. Miała być jakaś, nie wiem, Corsa czy coś, a w końcu się skończyło na Skodzie. Takie ma uszkodzenie, błotnik, lampa, zderzak ułamany. A i tutaj to wszystko, mocowanie pod lampę, grill. To jest w zasadzie wszystko. Opony z 2.22 na tej Skodzie, tak? Tak, dobrze mówię. Są założone, ale ładne hamulce i kombiak PDC. I środeczek Skody, normalne, zwykłe auto, normalnie eksploatowane, normalnie utrzymane. Oczywiście w tych Skodach no, są te
zabójcze silniki, nie? No ale tak to już jest po prostu. No i tak w środku wygląda auto, 109 tysięcy przejechane. Jest nawigacja, podgrzewane fotele, klimatronik. O dziwo, skrzynia sześciobiegowa, co jest rzadkością w tak małych autach, ale jest. No i normalne auto z lekkim uszkodzeniem po 109 tysiącach. No i po prostu tak mi się wydaje, że nasz klient, widz, chyba zamiast Opla, to będzie sobie jeździł, będzie jeździł Skodą. Oczywiście do doczyszczenia, wszystko standardowo, ale taka już jak na Fabie, to i PDC, tempomaty, pierdolety, jak na Fabie, to tak już wystarczająco. Nie ma takiej bidy, tak jak kiedyś ta starsza Fabia, co go NZ, poduszki pasażera nie miała, nic nie miała, nie, szyby na kolbkę. No jazdy po mieście wystarczy, nawet już SOS-a, to już jest prestiż. Także tańszy Volkswagen jedzie, a z szokiem jestem, 1140 kg kombi Skoda waży. Także Fabia oczywiście, Fabia. To zwykła Corsa waży już 1300, a Astra w kombi to jest nawet i 1000 ponad 500 kg. Ten Peugeot 308 waży 1530. Ta strasznie mało waży, lekkie auto, dlatego te silniki nie są tak zbyt tutaj potrzebne. Oczywiście wiadomo co rządzi, nie? TSI, TFSI, takie inne wynalazki, ale cóż, no czegoś innego być nie może, no.